Kochani, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Tak wyciągnęłam ten aparat spontanicznie. Miałam dzisiaj w sobotę odpoczywać od nagrywania, od czegokolwiek, ponieważ łazienka jest posprzątana, mój pokój był sprzątany gruntownie, o czym Wam zaraz opowiem w zeszłym tygodniu i w tym tygodniu daję sobie spokój, ale może zanim przejdę do takiego opowiadania, co i jak w tym tygodniu się działo, w tamten weekend, co się działo, a działo się sporo, to może pokażę Wam kilka rzeczy, które do mnie ostatnio przyszły ze Shein, bo oni mi wysyłają, wiecie, potem proszą, abym pokazała to w filmie, więc ja to zrobię, no a czasami jest kilka fajnych perełek, więc w sumie opłaca się to pokazywać, bo i Wy na tym czasami możecie skorzystać. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w poprzednim filmie miałam taką sukienkę w panterkę. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to też Wam ją pokazywałam. Ona była naprawdę i jest strzałem w dziesiątkę, tylko niestety dzisiaj Wam jej nie pokażę, bo ona jest u krawcowej. Ja Wam wspominałam na Instastory, że ona ma za głęboki dekolt. Ten dekolt mi po prostu opadał i wszystko odsłaniał, więc oddałam ją do krawcowej, no i była za długa. To jest sukienka dla dziewczyn takich 1,80 m naprawdę, bo spokojnie 11 cm tam zostanie ona skrócona, a ja mam 1,72 m, więc ona naprawdę była na mnie dużo za długa. No i to jest jedna z takich ładniejszych sukienek, które dostałam na Shein, które w ogóle znalazłam na Shein. I ja tę sukienkę, mimo tego, że jej tutaj nie ma, podlinkuję na dole w opisie filmu i bardzo Wam ją polecam, naprawdę bardzo Wam polecam, bo jest super. Drugą sukienką, jaką sobie, słuchajcie, wybrałam, to jest taka sukienka w kwiaty. Ja myślałam, że ona będzie czarna, a ona jest granatowa. Ja ją raz już miałam w pracy. To jest fajny materiał, ponieważ to jest bawełna i cały czas zastanawiam się, nie podobały mi się te guziki, ja je i tak rozpinam, tam jeden miałam taki tutaj rozpięty, bo nie lubię za bardzo pod szyją mieć. Ona nie wygląda źle, ona wydaje się długa, ale uwierzcie mi, że długa nie jest, ona jest taka do kostki, przypominam, że ja mam 1,72 m, ale ten granat mi nie pasuje, materiał jest taki delikatny, fajnie się go nosi. No i zastanawiam się, czy właśnie nie oddam jej mojej koleżance Sandrze, ale ogólnie jest naprawdę bardzo ok. Miała tam kilka nitek takich wystających, ale to akurat mi nie przeszkadzało, bo ja je po prostu obcięłam i potem wszystko było już w porządku. I to Wam też zostawię w opisie pod filmem, link do tej sukienki. Jedną z takich fajniejszych rzeczy, jaką dostałam na Shein, słuchajcie, i to nie jest dla mnie, to jest kurtka dla mojej siostry. Moja siostra chciała taką kurtkę, słuchajcie, zwykłą do pracy. I to jest taka, teraz na to patrzę, taka żaruba. To nie jest nic specjalnego. Ta kurtka nie jest jakaś, wiecie, piękna, super elegancka i w ogóle. Tylko to jest taka zwykła, to nie jest kurtka przeciwdeszczowa, to jest kurtka z materiału takiego, takiego jak były takie kanapy, takie niezamszowe, ale z takiego misia i ja tego materiału tak za bardzo nie lubię dotykać. Mam aż dreszcze jak dotykam, ale pod spodem ma właśnie takiego typowego misia, co jest bardzo, bardzo fajne, bo ta kurtka po prostu jest ciepła. No i moja siostra sobie właśnie wybrała taką malinową, ona tutaj może wyglądać na czerwoną, ale jest malinowa. I uwierzcie mi, że to jest taka idealna kurtka na co dzień. Z tego co pamiętam, ona chyba kosztowała, nie wiem, $29, więc to nie jest jakoś tak dużo. A jeżeli właśnie szukacie takiej kurtki na co dzień, no to to jest taka kurtka właśnie do latania. Moja mama by powiedziała, że do latania z psem, moja siostra powie, że po prostu do pracy. Więc naprawdę to jest jedna z takich fajniejszych rzeczy, aż mi się włosy poprzyklejały, jedna z takich fajniejszych rzeczy, jakie dostałam w Shein. No i ona właśnie powędruje do mojej siostry. Ale to jest naprawdę bardzo fajna kurtka i to jest rozmiar L. I na mnie jest dobra, w sensie ona taka jest, więc może nawet troszeczkę za duża, ale pod sweter na zimę nie jest źle. Zastanawiam się właśnie, czy ona nie będzie za mała na moją siostrę, bo moja siostra jest większa ode mnie. A to jest L-ka i nie pomyślałam, aby wziąć jeszcze większą, bo z tymi rozmiarami na Shein to różnie bywa. Dobra, zdejmę ją tylko, bo już mi się gorąco, zrobiło, jak ją przymierzyłam. Czekajcie, muszę się teraz poprawić. Aha, i ostatnią rzeczą, jaką sobie też zamówiła moja siostra, i ten sweter mi się znowu już nie za bardzo podoba, no ale skoro ona chciała, to okej, niech sobie ma. I to jest taki zwykły sweterek z takimi tutaj koroneczkami. I ten materiał nie jest za specjalny. One ładniej wyglądają zdecydowanie na zdjęciach niż w rzeczywistości. I wydaje mi się, że ten materiał w ogóle w praniu się
rozciągnie i będzie takim jednym wielkim workiem, więc taki sweter jeszcze sobie zamówiła moja siostra. On tutaj wygląda na szary, nie na szary, tylko na czarny, ale w świetle takim sztucznym, ostatnio sprawdziłyśmy z Sandrą, on jest taki butelkowo-zielony, ale tutaj naprawdę wygląda na czarny, nawet w rzeczywistości. Nie tyle co w kamerze, co właśnie w rzeczywistości on też wygląda na czarny. I teraz jeszcze tylko schowam te rzeczy z Shein, już do Was przychodzę i opowiadam, co się działo w tygodniu. Dobra, teraz sobie już zasiadłam, wzięłam swój koc, swój nowy koc, który kupiłam za całe 18 zł w Auchan, ponieważ mój koc taki miałam, nie wiem czy kojarzycie, taki jasny, brązowy. Ja ogólnie jestem maniaczką przykrywania się kocem i jeżeli nie mam koca, to czuję się źle, naprawdę, nawet latem się przykrywam kocem, ja po prostu czuję, że czegoś mi brakuje, tak jakbym była goła, tak się czuję bez koca. Mój koc się zaśmiarł. Nie wiem, co się z nim stało. On po prostu zaczął nagle śmierdzieć i uprałam go dwa razy. Nie wiem, czy coś z tą pralką w akademiku jest nie tak. Mimo tego, że inne rzeczy normalnie pachną, tak ten koc się zaśmiarł i w ogóle nie chciał się odeprać. No i go wyrzuciłam, a to był taki fajny koc, dobry jakościowo, bo miałam go kilka lat z Home & You. No i po prostu kupiłam sobie taki, wiecie, prowizoryczny, żeby mieć czym się przykrywać. No i to była pierwsza rzecz, która mnie zdenerwowała, bo po pierwsze, wiecie, straciłam czas, a ja raczej jestem taka, że każdą rzecz mam jakiś tam czas na jej wykonanie i jeżeli czegoś tam nie wykonam w jakimś określonym czasie, to coś innego zawalę, tym bardziej, że teraz jest ta nowenna i też nie jest mi łatwo to wszystko pogodzić w czasie. Tak więc wkurzyłam się, wzięłam ten koc, wyrzuciłam, no i musiałam kupić nowy. I tak naprawdę chciałabym Wam też tutaj opowiedzieć o nowennie, jak to jest. Dzisiaj jest 17 dzień nowenny, więc dzisiaj zmówiłam dopiero jeden różaniec, no ale jeszcze jest wcześniej, jest 13:20, więc jeszcze mam czas. Powiem Wam, że jak tak zastanawiałam się właśnie, jak to było w tamtym roku, kiedy ja zaczęłam odmawiać te nowenne, ja w tamtym roku pracowałam, miałam staż na uczelni i tak nie mogłam sobie przypomnieć, czy ja już jak gdyby zaczynałam równo wtedy, kiedy też chodziłam do pracy, te nowenne, czy ja zaczynałam wtedy, kiedy miałam te szkolenia, które nie były jakoś zbytnio czasochłonne i na pewno miałam dużo więcej czasu i doszłam do wniosku, że ja nowenne zaczynałam, tak jak teraz, wiadomo, w listopadzie, a pracę zaczynałam gdzieś tak w grudniu i to tak w połowie grudnia, coś takiego. Także ja miałam dużo lżej na pewno niż teraz. Jakoś tak sobie nie mogłam uświadomić, że wtedy mi było dużo łatwiej. Ja myślałam, że teraz też mi tak będzie łatwo z tą nowenną, że będzie mi łatwo ją pogodzić, ale ja jakby nie pomyślałam o tym, że ja nowennę w tamtym roku zaczynałam wtedy, kiedy ja nie pracowałam. Więc miałam dużo więcej czasu na to, aby to wszystko jak gdyby pogodzić. I powiem Wam, że teraz może nie tyle jest mi jakoś tak bardzo ciężko, bo ja sobie nie wyobrażam, abym czasowo się mogła nie wyrobić. Nawet jeżeli byłoby bardzo późno, no to wiem, że jeżeli czegoś się podjęłam, to nie ma czegoś takiego, nawet że jeżeli chce mi się spać, to ja pójdę spać, a nie odmówię różańca, więc to jest jedno. Ale jest mi ciężko. Jest mi ciężko pogodzić to czasami, wiecie, nawet takie głupie rzeczy, jak na przykład pójście na jakieś większe zakupy po pracy, które zajmują mi więcej czasu i które potem jak gdyby dezorganizują mój czas tutaj w domu, wtedy kiedy ja przychodzę, jem obiad, potem sprzątam ogólnie z rana jakiś tam bałagan, który się narobi, ćwiczę i to wszystko jak gdyby przedłuża to wszystko w czasie i to jest taka dezorganizacja i jest mi ciężko czasami, ale nie miałam czegoś takiego w tamtym roku, jak takie ciężkie przechodzenie nowenny, jak teraz. Ja się długo zastanawiałam, czy chcę Wam o tym powiedzieć, czy nie, bo śmieszne jest to i trochę takie nawet dziwne, że ja w tamtym filmie o nowennie, który był swoją drogą jakoś tak, nie wiem, dużo wyświetlany, nie wiem dlaczego. Mówiłam Wam o lękach, mówiłam Wam o stanach depresyjnych, mówiłam Wam o pękających różańcach i dużo dziewczyn w ogóle do mnie pisało, że im też różaniec pękł. Na Instagramie dużo dziewczyn mi pisało. Albo że się zaplątał tak, że nawet Wasz mąż nie mógł, w sensie tej dziewczyny mąż, nie mógł odplątać tego różańca. No takie dziwne rzeczy i śmieszne jest to, że ja Wam o tym wszystkim mówiłam i ja nie wiem, czy do końca w to wierzyłam, ja po prostu powiedziałam Wam o tym, co usłyszałam od Was i jak ja to odbieram i gdzieś na pewno jakaś tam prawda jest.
Sama nawet Marysia, Marysia, pozdrawiam cię serdecznie, bo ty na pewno oglądasz moje filmy, mówiła, że podczas nowenny nie tyle co pękł jej różaniec, ale pojawiało się tyle innych takich, mam nadzieję w ogóle, że nie jesteś zła, że to mówię, tyle innych takich trudnych spraw w jej życiu, jakichś takich, które do tej pory się nie pojawiały, nagle jakiś tam, nie wiem, wysyp jakichś może problemów czy coś takiego, które mogłyby zaburzyć wmawianie tej nowenny, bo to nie zawsze jest tak, że dzieją się jakieś takie rzeczy typowe, pękają różańce, stany depresyjne czy coś, tylko nagle pojawiają się jakieś takie inne rzeczy, które, no, które po prostu zabierają nasze myśli, zabierają nasz czas i nie pozwalają na przykład dokończyć tej nowenny. No i przechodząc do rzeczy, słuchajcie, co się stało i naprawdę ja wiem, że może to zabrzmieć bardzo dla Was śmiesznie, zabawnie i teraz pewnie dla mnie też tak by się mogło wydawać, gdybym ja tego nie przeżyła, ale to w tamtym momencie nie było dla mnie śmieszne i naprawdę czułam się źle. A mianowicie, od kiedy zaczęłam odmawiać różaniec, to było 1 listopada zaczęłam, było wszystko ok i to był czwartek. Było tak, wszystko ok, potem normalnie poszłam do pracy. Ja Wam nie będę mówić akurat tutaj o konkretnej sytuacji, bo też nie chcę, bo to nie ma sensu. No i to jest taka bardziej moja już prywatna strefa życiowa. Ale od poniedziałku zaczęło się tak naprawdę wszystko w takich relacjach, które mnie dotyczą też, psuć. Nagle, bez powodu, ja zaczęłam, przez to ja ogólnie nie lubię, jeżeli coś jest nie tak i ja nie wiem i też tak nie do końca, znaczy ogólnie to jest takie pogmatwane strasznie, nie mogę Wam powiedzieć, ale i nie chcę Wam o tym po prostu mówić i mam nadzieję, że nie macie mi za złe, ale strasznie zaczęło się psuć coś, co do tej pory było naprawdę bardzo, bardzo w porządku i było ok i to mnie cieszyło. I ogólnie czułam, że jakby wszystko jest tak, jak powinno być w moim życiu. Zaczęło się psuć, zaczęło zabierać moje myśli codziennie, zaczęłam się stresować, zaczęłam się denerwować, zaczęłam przeżywać. I ja wiem, że inni mogą powiedzieć, że to po prostu się dzieje, że nie łącz tego z nowenną i w ogóle. I to jest jak najbardziej do Waszej interpretacji. Każdy niech interpretuje jak chce. Nie piszcie mi też na dole, że przeżywam, że to właśnie nie ma nic wspólnego. Ja Wam tylko mówię o tym, co mnie spotkało. I ja to też tego nie mówię konkretnie, że to jest wina nowenny, że to, że nie wiem, że szatan chce mi tutaj to wszystko jakby popsuć, to co ja zamierzam zrobić, czyli odmówić tę nowennę całą, ale wierzę, że poprzez jakieś tam sytuacje może tak się właśnie dziać, że chce przeszkodzić, że chce po prostu gdzieś tam mi pokrzyżować te moje plany. Nie wiem, ale takie też są moje myśli, no ale w każdym razie tak się właśnie działo, że przez ten tydzień naprawdę byłam mocno, ale to mocno sfrustrowana, mocno nerwowa i jak gdyby no dalej odmawiałam tę nowennę. Było mi ciężko, było mi naprawdę ciężko skupić myśli na tym, aby odmawiać tę nowennę. I to wszystko jak gdyby się kumulowało, ponieważ miałyśmy w pracy dużo pracy. To był czas, kiedy naprawdę mocno musiałyśmy się wziąć w garść i we trzy było nam naprawdę ciężko. I przychodząc z pracy byłam sfrustrowana, byłam zmęczona, jeszcze przyszłam z pracy, po prostu wiecie, nawet denerwowała mnie taka głupia, brudna lodówka, jeszcze na dodatek przeciekała, zaczęłam ją myć, mimo tego, że był środek tygodnia i tak dokładnie ją umyłam, potem wylała mi się śmietana na podłogę, nie dość, że na podłogę, to jeszcze na całą praktycznie firankę, bo ja mam takie długie firanki, a lodówka obok firanek. I po prostu, wiecie, to wszystko tak kumulowało tą złość moją w sobie, to, że ja aż z nerwów się po prostu trzęsłam i zaczęłam się też wyżywać na innych. I ja oczywiście potem, jeżeli widzę, że coś złego robię, to czasami staram się uspokajać, ale nie zawsze i wiem, że to jest błąd, jakby się uspokoję i potem się staję i na kimś się, wiecie, wyżywam, no nie wiem, no na pewno mieliście takie sytuacje, że nie daliście się rady uspokoić i się na kimś wyżyliście i ja potem oczywiście biję siebie w pierś, przepraszam tę drugą osobę, ale to jak gdyby pozwoliło mi poznać też siebie, jaka ja jestem nerwowa, jaka potrafię być i
nauczyło mnie mimo wszystko przeczekać. Przeczekać to jest dla mnie taka, to był taki czas ogromnie dla mnie taki ważny, że ja mimo wszystko, nawet jeżeli w tych nerwach będę czuła, że nie wiem, że ta druga osoba jest najgorsza, to będę wiedziała, że to jest tylko tak w nerwach, że jak się uspokoję, to będzie zupełnie co innego. No i wtedy właśnie w tych takich najgorszych nerwach, jak już i tak się wyżyłam już potem na tej drugiej osobie, to zaczęłam odmawiać ten różaniec i cholernie mi było ciężko, a to był dopiero początek, słuchajcie, początek tych wszystkich moich niepowodzeń. Powiem wam, że szedł ten długi weekend, teraz co był ten długi weekend i zapowiadał się naprawdę fantastycznie, ponieważ miałam odpocząć, chciałam się już uspokoić, miałam nadzieję, że nic mnie złego już nie spotka, to wszystko było dopiero przede mną. Był piątek, już nie pamiętam teraz co w piątek robiłam, była sobota, to wtedy na pewno sprzątałam, bo miałam dużo do ogarnięcia. Chyba pamiętam, że wszystko sprzątałam i łazienkę, i tutaj pokój, ale jakoś też tak byłam zmęczona, już teraz nie pamiętam, słuchajcie, ale przyszła ta niedziela. Piątek to jest taki, wiecie, że przychodzicie z pracy, ledwo co ogarniacie życie, jeszcze te trzy różańce, ćwiczenia, to tamto i to tak przychodzi. Sobota to tak mija pod znakiem sprzątania, zakupów, czegoś tam, no i ta niedziela. Siedzę sobie w niedzielę i taka, wiecie, zadowolona. Rano jest, porozmawiałam z moją siostrą na Skype'ie i mówię, nic nie robię, kompletnie to będzie taka niedziela moja, ta niedziela, ten poniedziałek, nic nie będę robić, też będzie wszystko pod znakiem odpoczynku, nie wiem, czy ja tak się wtedy już też uspokoiłam, no i otwieram szufladę, tamtą szufladę, pierwszą w tej komodzie, patrzę, a w mojej soli dziwne coś, mole. Słuchajcie, mole nie takie fruwające, tylko takie larwy. No myślałam, że po prostu się zabiję. Od razu wszystko we mnie podebrało. Wzięłam tę solniczkę, wywaliłam do śmietnika. Byłam tak zła. Od razu ta złość we mnie eksplodowała, bo to zmęczenie wiadomo, że jeszcze nie ustąpiło. Tym bardziej, że w sobotę cały dzień ogarniałam tak wszystko za jednym zamachem. Ja jeszcze byłam w piżamie, nic nie zrobiłam kompletnie. Miałam plany iść do kościoła i w ogóle... Jak jeżeli mieliście mole, to wiecie o co chodzi. Ja w ogóle z każdym, z kim nie rozmawiałam, to każdy miał mole. Moje koleżanki z pracy potem też, bo właśnie rozmawialiśmy o tym. Zaczęłam wszystko wyrzucać z tej szuflady. Wszystko. Ja wyniosłam chyba 10 worów ze śmieciami. Słuchajcie, ja miałam ręce dosłownie na podłodze ze zmęczenia. Tak byłam zmęczona. Tym bardziej, że wiecie, że jeżdżę na wózku, nie mam tyle siły, żeby to wszystko sprzątać. I te szuflady wszystkie wyciągałam. Ja je myłam. Sklepy były pozamykane. Nie mogłam nic kupić na te mole. Octu, no kompletnie nic, więc ratowałam się płynem do mycia naczyń. Każdą z tych rzeczy wyrzucałam, praktycznie wszystko wyrzuciłam. Jeżeli były jakieś leki czy coś takiego, to każde pudełko przeglądałam, myłam je po prostu, szmatką przecierałam. No jeżeli mieliście mole, to wiecie, ile to jest roboty. Każdą rzecz. Te szuflady takie pod łóżkiem, co mam, ja miałam tam od rzeczy. I wszystkie wyrzuciłam, wszystko myłam, tam właśnie w tej szufladzie, słuchajcie, ja po prostu myślałam, że się zabiję. Tam z tyłu, te szuflady są bardzo głębokie, ja będąc na wózku nie jestem w stanie tam aż tak głęboko zajść, po prostu się nie schylę aż tak, a się potem nie podniosę, a nie chciałabym spać z wózka. Była kasza i w tej kaszy ja po prostu miałam mola. Tam czasami, nie wiem, no ze sklepu, po prostu najczęściej przynosi się to ze sklepu, one są w kaszach, w ryżach i w ogóle. I ja nie miałam takich latających tych moli, ja miałam larwy i ja wszystko wzięłam. Słuchajcie, ja nigdy nie miałam aż tak takiego porządku, ja wszystko dokładnie umyłam, ja byłam tak zmęczona, że ja nie byłam w stanie utrzymać głowy w pionie, bo moje mięśnie było tak zmęczone, naprawdę. I to też dopiero początek. I tylko nie piszcie mi o molach, jak się ich pozbyć, jak to mam pułapki wszystkie na mole. Ja nie mam żadnego więcej mola, nic. Ja wszystko przejrzałam, wszystko pomyłam. Miałam tylko larwy, które po prostu usunęłam w czasie i koniec. I zakończmy ten temat. Chciałam wam tylko powiedzieć o tym, jak ta sobota, jak ta niedziela, bo ja sprzątałam, jak ta niedziela, jak ten poniedziałek, bo ja sprzątałam te dwa dni, bo po prostu nie dałam rady tego zrobić, wyglądały.
To się dopiero wszystko zaczęło tak naprawdę, bo jakiś czas temu, nie wiem, miesiąc wstecz i teraz taka moja historia, która innych może śmieszyć, a dla mnie naprawdę nie była w tym momencie śmieszna, miałam pająka. Takiego dużego pająka, takiego naprawdę, jeżeli dziewczyny boicie się pająka, to on był naprawdę bardzo duży, bo on był taki. I to ktoś mi tam kiedyś wysłał, jakaś dziewczyna na Instagramie, że to są kątniki, czy jakieś tam, kurcze. I one są naprawdę takie wypasione, nie? Jak ja zobaczyłam, akurat smażyłam placki, to wyszłam jak długa, spokojnie na korytarz, po prostu myślałam, że umrę. Ale to jest taki mój strach, który zawsze był. Zawsze się bałam pająków, ale to nie było jakieś takie paniczne banie się pająków. Ja też mam siatkę na oknie, tą moskitierę. No i pierwsze co, potem jak mój kolega zabił tego pająka, to do tego okna, ale patrzę w moskitierze, jest dziura. No ja mam już starą tą moskitierę, rzeczywiście ona tam mogła być. No i tak potem już wiecie, przed ten miesiąc temu tak, no bałam się trochę, wiecie, że ten pająk tam jakiś inny jeszcze będzie, że może wszedł, no takie typowo strachy kobiece bym powiedziała. No i spałam trochę bardziej od ściany, a jak wiecie, no takie... Już trochę, no takie głupie myśli miałam, ale tak, no i on potem ten strach rzeczywiście potem mijał, to tak zawsze było, jakiegoś pająka zobaczyłam. No i jak te mole właśnie naszły, jak ja to wszystko wysprzątałam, to dostałam, już od kilku dni wcześniej to się zaczynało, dostałam takich lęków, uwierzcie mi, że ja zaczęłam się bać być tutaj. Być tutaj w swoim domu, w swoim pokoju, dla kogo jak to tam woli, sama. Odczuwałam taki wewnętrzny strach, wewnętrzny niepokój. W pewnym momencie zauważyłam, że cokolwiek by się nie stało, gdziekolwiek, cokolwiek gdybym jakby nie usłyszała, jakiegoś trzasku, jakiegoś szumu, czy jak coś, nie wiem, stuknie, czy jak coś u góry będzie, to ja po prostu podskakiwałam i serce jakby do gardła się przenosiło. Ja się tak zaczęłam bać, takie zaczęłam odczuwać lęki. Ja się po prostu trzęsłam będąc w domu, nie mogłam zasnąć. Ja jak się kładłam do łóżka, to w ogóle wieczorem zaczynało się już u mnie coś takiego, że ja miałam okropne swędzenia. Okropne swędzenia całego ciała. Ja zaczynałam się tak drapać i to nie było drapanie takie, że coś zaczyna was swędzić i wy się podrapiecie, tylko mnie swędziało wszystko. I po prostu swędziało wszystko. Ja się drapałam, to było takie chorobliwe, takie jakby lękowe, taka nerwica natręt. Ja się zaczęłam drapać, ja się zaczęłam do tego stopnia drapać, że po prostu wszędzie byłam czerwona, bo ja się drapałam non stop. Ja się położyłam, jak się już położyłam do łóżka, tak potrafiłam się drapać 3 godziny i to była może 3 w nocy i ja się nadal drapałam. Ja się nadal drapałam, ja miałam cały czas myśli, ja byłam... Najbardziej mnie jakby zaniepokoiło to drapanie i zaniepokoiło mnie to, że jak ja leżałam, to od kilku dni byłam oblana potem. Ja byłam tak oblana potem, że tak jakbyście mi na mnie wylali, nie wiem, ze 3 wiadra wody. Ja byłam tak mokra, dosłownie ja miałam wszędzie wodę. Wszędzie. Ja obudziłam się rano tak spocona, że ja nie wiedziałam po co miałam robić. Rano to wszystko przechodziło, jeśli chodzi o te swędzenia, o to takie nerwowe drapanie się, to wszystko zaczynało się wieczorem, ale cały dzień czułam się bardzo zaniepokojona, do tego stopnia zaniepokojona, że ja zaczęłam szukać psychiatry. Zaczęłam szukać psychiatry, bo ja czułam, że ze mną jest coś nie tak. I to były takie różne rzeczy pojawiały się, które miały mnie chyba na celu wyprowadzić z równowagi już tak totalnie, że ja się przestraszyła. Nagle zaczęły się takie dziwne rzeczy dziać, że mimo tego, że mój kolega zakleił mi te moskitierę, te dziury zakleił tak porządnie taśmami, bo tam wiecie, ogólnie tutaj, żeby tam wymienić tę moskitierę, tutaj ciężko jest otworzyć to okno tak na oścież i tam zawsze jakoś wolę, żeby mi to tata zrobił, aczkolwiek już teraz zamówiłam sobie nową moskitierę, no to niedawno otworzyłam okno właśnie, to było tak jakoś w ten weekend, słuchajcie, jak ja zaczęłam mieć te takie lęki odczuwać, to otworzyłam okno i słuchajcie, ta moskitiera była cała, ja wam przysięgam, oprócz tych miejsc, gdzie zostały one sklejone. A tutaj tak, na dole, ogromna dziura, tak jakby ktoś rozerwał tę moskitierę. Ja nie mówię, że to duchy, absolutnie nie. Nie, aż tak nie zwariowałam. Wyżej trochę, kolejne ogromne 2 dziury, ogromne. To nie jest dziurka, która pękła, ogromne 2 dziury, które były też jakby przecięte nożyczkami i na górze kolejna dziura.
I słuchajcie, no interpretować można to różnie, aczkolwiek była ta sytuacja, która wyprowadziła mnie z równowagi, ponieważ ja ogólnie mam wstręt do owadów. I w tym momencie, kiedy ja byłam tak strasznie zdenerwicowana, jeżeli ja szukałam pomocy u psychiatry, uwierzcie mi, wyobraźcie sobie, jakie ja musiałam odczuwać lęki, jak ja się musiałam czuć fatalnie psychicznie, żeby już jakby ten krok poczynić, tego poszukiwania, jak jeszcze zobaczyłam to, to to znowu jeszcze bardziej nasiliło moje lęki, te lęki przed tym robactwem. Ogólnie nie czułam czegoś takiego, że ja się tylko boję tego robactwa, mnie strasznie przerażały te moje lęki, które tak naprawdę nie były zdefiniowane, bo ja aż tak się nie boję tego robactwa, żeby mieć takie lęki, a jednak ja je wtedy miałam. No i co do tych dziur w tej moskitierze, nie mam pojęcia, jak to zinterpretować, dlaczego one się tam pojawiły, bo to trochę nielogiczne, żeby nagle trzy ogromne dziury się pojawiły w moskitierze. Pewnie ktoś tam rzucał papierosa, porzucają z okien i może trafił w te moskitierę i takie dziury się zrobiły, nie wiem, albo pękła ze starości, aczkolwiek były to i jest to sytuacja, która wtedy mnie wyprowadziła z równowagi. Nawet takie głupie coś jak to, że zatkał mi się prysznic, w sensie taka kratka pod prysznicem i ta woda praktycznie stała. I ja już kiedyś tam podchodziłam do tego, żeby tę kratkę odpychać i to naprawdę nie skończyło się dobrze i za każdym razem, kiedy... I to w ogóle nie pomagało, bo ją trzeba po prostu do góry podnieść, a trzeba mieć jakiś przyrząd taki i to ma tylko pan konserwator i to zazwyczaj pan konserwator robi. I ona mi się akurat zapchała wtedy, kiedy było te 3 dni wolnego, długi weekend. I słuchajcie, jak właśnie ja się kąpałam, to potem zobaczyłam takiego ogromnego, naprawdę, pająka, który był martwy i który był mokry od tej całej wody. I ta kratka była zatkana i ciężko było tam w ogóle spuścić tego pająka, bo jakby ta woda od wewnątrz, tam od środka stała i za każdym razem, kiedy zaczynałam się kąpać, ten pająk wypływał, a ja się go bałam wziąć, wiecie, do ręki i żeby go wyrzucić, w sensie do papieru i wyrzucić go do toalety. I dla mnie to był już taki jeszcze bardziej strach, że w ogóle skąd ten pająk się wziął tam w tej łazience. I wiecie, to jest naprawdę takie głupie, tu nie chodzi o to, co było przyczyną tych moich lęków i nie definiujmy tego jako, że to nie jest problem, dziewczyno, nie przejmuj się, tylko, że to się pojawiło, że to się aż do takiego rozmiaru rozrosło i że te wszystkie sytuacje, które na co dzień tak naprawdę, nie wiem, nie mają miejsca i nigdy nie było tak, żeby aż tyle sytuacji złych spotkało mnie obok siebie naraz. Przez cały rok mój chyba życia tyle mnie nie spotkało, co w tamtym momencie, w ciągu tygodnia. I to właśnie napiętrzyło to, że to się skończyło tak właśnie, jak się skończyło, że ja dostałam strasznych, ale to strasznych lęków. Do tego, że ja aż po prostu przestałam poznawać siebie. Naprawdę, ja się tak strasznie bałam w tym momencie. Bałam się wszystkiego. Bałam się wszystkiego, dopiero jak wychodziłam z domu, czułam się bezpieczna. Tutaj w ogóle się nie czułam bezpieczna, ja się miałam ochotę wyprowadzić, ale wiedziałam, że to nie jest czas, to nie jest moment na wyprowadzkę, że moja wyprowadzka jest zaplanowana na zupełnie inny termin i teraz nie mogę sobie tego na to pozwolić, a najchętniej bym wzięła matki i naprawdę się z tym wyprowadziła. No, ale może przejdźmy do końca tej sytuacji i sorry, jeżeli ten film jest długi, ale chciałam Wam to wszystko powiedzieć. Słuchajcie, w poniedziałek, we wtorek, po tym długim weekendzie, we wtorek, poszłam do pracy, byłam zmęczona, bo chyba też wtedy nie spałam jeszcze, tak mi się wydaje. I wszystko się zmieniło. Przysięgam, wszystko się zmieniło. Ja nadal trwałam w tej nowennie, mimo tego, że ja miałam tyle sytuacji. I w pewnym momencie w tych wszystkich lękach mnie zaczęła ogarniać taka myśl, jedna myśl, przysięgam, aż mam ciarki. Ja wam ciągle mówię o tych ciarkach i aż mam łzy w oczach, ale mówię wam poważnie, z takim czystym sercem, że przysięgam, że ja miałam ochotę rzucić to w kąt, bo ja miałam jedną taką myśl, że to jest wszystko robione przez to, że to się będzie dziać, dopóki ja tą nowennę będę odmawiać. Ja miałam takie myśli, że jeżeli ja tego, że to właśnie ten zły, to wszystko mi tutaj daje, wszystko jak gdyby, może nie tyle co przez jego ręce, ale przez ręce kogoś innego, jak może te dziury w tej rolecie, czy coś takiego, przy taki zwykły jakiś zbieg wydarzeń, to wszystko się dzieje i ja już mam dosyć po prostu, już mam wewnętrznie dosyć wewnętrznie i już nie dam rady tego wytrzymać
ja to chcę skończyć, żeby to się skończyło, żeby te lęki się skończyły, ja muszę to skończyć. Ale ja cały czas trwam w tej nowennie, mimo tego, że ja naprawdę myślałam, że jak ją zostawię, to ja zaznam w końcu spokoju, bo ja tego potrzebowałam, bo już nie dawałam rady i nie rzuciłam. Nie rzuciłam, nie wiem jak to zrobiłam, pisałam już do mojego kolegi Łukasza. Pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, jeżeli oglądasz, że ja już bym tą nowennę chciała skończyć, bo my właśnie razem odmawiamy i się motywujemy wspólnie. I ja bym chciała skończyć i Łukasz mówił, żebym dawała radę, żebym nie odmawiała, żebym odmawiała, żebym nie rzucała tego. I ja tego nie rzuciłam. I od wtorku tak naprawdę wszystko zaczęło się zmieniać. Przysięgam Wam, wszystko zaczęło się zmieniać. Zaczęło się zmieniać sytuacje, które były złe do tej pory, które nagle zaczęły być złe do tej pory, mianowicie o tych relacjach, o których Wam na początku filmu mówiłam. Nagle, jak tak za pomocą czarodziejskiej różdżki, one wróciły do normy i tak naprawdę co się potem okazało, że to nie było przeze mnie, tak jak ja kiedyś myślałam na początku, że to w ogóle była zupełnie inna sprawa i że wszystko już jest okej. Okay. Ale wiecie, to są takie myśli, które człowieka napełniają, że to Ty jesteś winna. I się zadręczasz i co najważniejsze, mole nie wróciły, to też mnie cieszyło, ale co najważniejsze, ja zaznałam spokoju i to jest tak niewyobrażalne, że ja zaznałam spokoju i ja przestałam się bać. Nagle ta roleta, która ma nadal dziury, bo jeszcze nie odebrałam swojej nowej moskietiery z poczty, przestałam się bać, że coś tam wejdzie. Ja zaczęłam normalnie otwierać okno i nie muszę przy nim stać i pilnować, czy coś tam nie wejdzie. Ja śpię już coraz bliżej ściany. Ja wiem, że to jest dziwne, ale dla mnie to z tamtego momentu jest ogromny sukces. Jestem spokojna, przestałam się drapać, przestało mnie wszystko swędzieć. Mogę zasypiać w nocy, nie boję się, nie mam lęków, nie jestem znerwicowana, więc tak. Wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło. To trwało od początku nowenny z 2 tygodnie spokojnie i to się pogłębiało do tych właśnie stanów lękowych, ale to minęło. I nie wiem, nie mam pojęcia, jeżeli ktoś chce interpretować to według Waszych jakichś tam, nie wiem, myśli, to jak najbardziej, proszę bardzo. Ja Wam opowiedziałam tylko o mojej sytuacji. Gdzieś tam w środku wierzę, że to mogły być jakieś tam działania złego, że aż tyle się tego napiętrzyło i do aż takiej sytuacji mnie to doprowadziło, ale cieszę się, że się nie poddałam i że trwałam i że teraz jestem spokojna i naprawdę myślę, że w przyszłym roku też będę odmawiać nowennę. Mam nadzieję, że będę przechodzić ją już dużo łatwiej niż teraz. Aczkolwiek teraz wiem i jestem pewna, że nie można się poddawać, że mimo każdej przeszkody, która Was napotka, trzeba dać radę. I myślę, że to też wiele mnie nauczyło, jaka potrafię być, a jakby co powinnam zrobić, aby nie dopuścić do tej złej mnie. Więc ta nowenna też mnie dużo nauczyła i dużo uczy, ponieważ ona nadal trwa. No i to jest taka moja historia, która się zdarzyła i naprawdę to był ciężki dla mnie tydzień. Dzięki, że byliście ze mną w tym filmie, że wysłuchaliście i mam nadzieję, że dobrze odbierzecie ten film mimo wszystko. A ja się dzisiaj z Wami żegnam, życzę Wam wspaniałego, spokojnego weekendu i dużo odpoczynku. Pa!